naszych miast, za braci naszych krew, szarpajmy wrogów ciała. Nie zginie szwabski chwast, odpowie na nasz zew, powstając Polska cała. Mario Czechowa Łodzi i zdarzy jak tutaj stoimy. Będziemy tu zawsze przychodzić, przysięgę legendzie złożymy. Kuba nowa legendą, ptakiem poleć kraj. Sławę wróć poległym, żywy pamięć daj. Powróć z koniżeniem ku czasom odległym. Nie bądź już niczeniem, Kuba nowa legendą. Ale upowszechnienie i powszechność dla wszystkich tak naprawdę młodych ludzi z kształcenia w tej szkole się dokonało w latach 2000. To wtedy powstały takie kierunki jak hotelarz, jak gastronom, jak ekonomista i to wtedy bardzo upowszechniła się ta szkoła dla młodych ludzi z terenu miasta Sokółka, ale też całego powiatu sokółskiego. To wówczas ona się tak naprawdę stała najbardziej popularną szkołą w całym powiecie sokółskim. Ale chciałbym też na kilka refleksji tutaj od siebie też przekazać Państwu, podkreślając przede wszystkim tych, którzy zakładali tą szkołę. Bo jak przypomnimy sobie, a wiemy, to był 68 rok, możemy też tak powiedzieć, że to też była wyjątkowa data, bo to była data 50-lecia istnienia Polski. Wówczas nie obchodzono, wówczas obchodzono inną datę i czczono. Niemniej dzisiaj wiemy, że właśnie 68 rok to było 50 lat istnienia Polski. Szkołę, którą rozpoczynałem, to tylko było jeszcze w uboczniu. No i ja wiem. Ale to była bardzo piękna klasa. Same miłe, piękne dziewczęta i dwóch chłopów. Ale nie o tym chcę mówić. 50 lat istnienia szkoły jest wielkim sukcesem. A tym bardziej, że ciągle jest ona w rozwoju kształcenia i wychowania młodzieży. Dobrze się stało, że obecnie szkoła jest wielokierunkowa i wychodzi naprzeciw nowym wyzwaniom. Staje się przed to szkołą nowoczesną o wysokich standardach kształcenia. Skazam jest dyrekcję szkoły i całej społeczności szkolnej moje wielkie gratulacje. Niech mam zawsze się szczęście w codziennych zmaganiach życiowych i pracowych. Dobrze, weźmiemy to ten szpital zakaźny i może coś z tego wyjdzie. Ale pan dyrektor poszedł na emeryturę, nowa dyrekcja nie chciała tego budynku, bez naszej wiedzy złożyła odwołanie. Teraz to Andrzejewski już pracował tylko dwa dni, pierwszy i ostatni, ale wtedy to przeszło mu, że tak powiem, bez żadnej
nie chcieliście, trudno. Ja również nie byłem zwolennikiem, ażeby internat przerobić na szkołę. Ja mieszkałem w tym internacie w latach 1963-67 i wiedziałem, że tam jest ciasno strasznie. No, ale skoro nowa dyrekcja zaakceptowała, więc wspólnymi siłami żeśmy ten budynek zaadaptowali na potrzeby szkoły. Także dziękuję bardzo. Życzę wszystkim Państwu, absolwentom, dzisiaj udanej zabawy i do zobaczenia na następnych jubileuszach. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo.